ja chciałem się podzielić takim poglądem. Ostatnio jest głośno też w telewizji na temat piwa pod chmurką. No tutaj spożywamy sobie piwo, ale niektórzy wolą wyjść na dwór. Wydaje mi się, według mnie, że picie alkoholu to jest tak samo jak ze wszystkim innym. Tak jak mówił pan o narkotykach, że jeżeli damy ludziom wolność, to wtedy społeczeństwo najlepiej się wychowuje, bo jeżeli srogo ich karamy, jeżeli dajemy im wolność, ale oni wybierają i wiedzą, że grozi im za to sroga kara, to wtedy się zastanawiają, czy im się to opłaca, żeby nabroili na przykład. Jeżeli człowiek jest na przykład kulturalny, prawda, spożywa sobie piwo, nie wiem, idzie z dziewczyną do parku, no moim zdaniem nie powinno być za to żadnego mandatu, tylko w momencie, kiedy wszczyna jakieś burdy, nie wiem, zniszczy ławkę. Dokładnie tak, oczywiście. Oczywiście, i dopasolić mu wtedy ze 2000 kary i on się wtedy zastanowi, czy woli zostać w domu i rozbić swoje lustro, czy na przykład... Generalnie prawica jest zwolennikami represji, a lewica prewencji. Lewica zapobiega, a my chcemy karać za ten, a nie za zapobiega. Lepsze wychowanie tak, społeczeństwa. Dziękuję bardzo. To jest tak jak różnica między matką a ojcem. Matka to jak wychowuje dziecko i tak, tego nie wolno, tego nie ruszaj, tego nie ruszaj, tego nie ruszaj, tego nie ruszaj, tego nie ruszaj. Dziecko to wszystko oczywiście rusza. Matka mu czasami da klapa, czasami nie. A ojciec inaczej. Bierze igłę, no to się ukuje, to się nauczy. Nie? Dotyka gorącego garnka, no to się sparzy, to się nauczy. Nie? A tego nie wolno. I zleje tak, jak mu się odechce, prawda? I to jest wychowanie zupełnie inne, prawda? Więc my jesteśmy za ojcowskim wychowaniem, a nie za matczynym.